Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Prince of Persia. W tym odcinku, który również będzie około godziny trwał, dużo eksploracji, nowe zdolności, ale także boss, o którym mówiłem, który jest bardzo ciekawie zrobiony, dużo ma możliwych, znaczy dużo różnych ataków, dużo faz, kilka faz. No jako, że grałem na tym niższym poziomie, za drugim razem został on pokonany, ale na trudniejszym poziomie na pewno byłby dużym wyzwaniem, bo skoro już na tym łatwym poziomie był wyzwaniem, to na trudniejszym tym bardziej. Także pod koniec ja tam zamieszczę gdzieś w tytule może filmu czas, w którym spotykamy tego bossa, ale naprawdę ciekawie zrobiony boss i szczerze polecam zobaczyć sobie tą walkę z tym bossem. A tutaj no oczywiście kupuję mapę u naszej Fariby i eksploracja, boss, nowe zdolności, bo też nowa zdolność w tym odcinku, możliwość rzucania przedmiotami, wsysania właściwie przedmiotów, wsysania wrogów, przeciwników i potem można nimi rzucić, a szczególnie przydaje się to w takich bombach, które można zassać jakby do środka i potem nimi strzelić w konkretnym kierunku, rozwalając na przykład ściany, a takie miejsca znajdowałem, gdzie ściany były trudne do rozwalenia. Także na ten moment poglądajmy tutaj na spokojnie już eksplorację, te trudniejsze jakieś momenty, takie platformowe, no i słyszymy się przy bosie. Thank you.
Sargon? Lend me your Eye of the Wanderer. I'll add the information. Do you know my father? No, though you're familiar. What's your name? Varum. Varum? I see. This place, the terrace steps, the footpaths, but it's all broken and stretched. It's a real place that's fallen under a curse. Am I cursed? I don't know, but don't worry. We'll find the answers. And you, traveler, which... Sargon. I'm pleased to have a friend, Sargon. Thank you.
Don't leave so soon. I'm always in need of new servants. Kiana, Królowa Lasu, to jest moje drugie podejście i walka z Królową Lasu. I cóż, zobaczcie, jak wiele różnych możliwości tutaj ona nam zapewnia. Tych ataków, tych właśnie takich różnych, bo i wypuszcza te takie kule, które wybuchają. I ma ten taki atak właśnie, którego nie można zblokować. Ja może tutaj specjalnie jakoś nie blokowałem, no też to związane jest z tym, że to jest niski poziom. Jakby nie wymaga od ciebie też takiej dużego skupienia, ale mimo wszystko na tym łatwym poziomie też nie było jakoś bardzo prosto, bo trzeba było parę razy trochę się postarać. Ta faza jest dość trudna, myślę, że tutaj się przydają bloki. Też starałem się w miarę możliwości blokować, ale najlepiej myślę unikać po prostu tych ataków. Dobra, zobaczmy już do końca, jak to wszystko przebiegało. Thank you, young mortal. You saved my life. I would like to show you my gratitude, but I cannot. What do you mean? You have triumphed over 1,000 foes, yet there is one place deep within you that remains beyond reach. Only you can unlock it. Thank you again, Sargon. The forest. Now I can return to my peaceful life beneath...
Jak to po bossach takich dużych, tych takich głównych chyba, bywa, zdobywamy zdolność. Tutaj w tym momencie, tak jak mówiłem na początku filmu, mamy zdolność, dzięki której możemy pochłaniać przedmioty, pochłaniać też przeciwników. Znaczy może nie tych dużych, ale chociaż muszę spróbować z takim dużym przeciwnikiem. A nie, bo tak, jest informacja o tym, że można pociski i wrogów można umieścić, więcić przedmioty, pociski i wrogów w innym wymiarze i jeżeli naciśniemy ponownie kółko, rzucimy istotą w kierunku, jeżeli wskażemy tam gałką i taka istota może nawet właśnie zdezorientowana będzie i przez kilka sekund będą walczyć po stronie Sargona, więc tego jeszcze nie stosowałem. Muszę pamiętać o tym, że można to wykorzystać przy walce. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało.
welcome. Welcome. Thank you.
No i kończę ten odcinek w tym miejscu, w tej lokacji. Przede mną właśnie taka dość zagadkowa lokacja, to miejscówka z drzwiami, które zamieszczę pewnie w osobnym filmiku. Także już teraz zapraszam na kolejny odcinek z tej serii.